Widzu, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci dekoder CableTech URZ0336B z pilotem standardowym. Dekoder typu skrzynka to jest. Zaraz sobie tutaj zobaczymy go dokładnie. Tak on tutaj wygląda. Złącz posiada tak. Z wejścia antenowe, wejście koaksjal, wejście USB. Złącze USB, złącze HDMI, złącze z kart, wyjście zasilania. Niestety zasilanie jest na takim kablu, oto. Zasilanie jest na kabelku. Na dekoderze, tutaj jakby, nie martwcie się, tu na moim jest folia, tylko ja ją chciałem, próbowałem ściągnąć, ją tutaj tak przykleję na sztukę trochę. Ale jest. On jak do Was przychodzi, on jest w pięknym stanie. Z przednich złącz i takich tych, i przycisków. Łączenie dekodera, menu, głośność wyżej, głośność niżej, potwierdzenie i przesuwaczki, takie dwa. Jeśli chodzi o pilot, to tak, na pilocie mamy wejść takie te przyciski do zaprogramowania, włączanie, przycisk nagrywania, przełączania, te przyciski, tutaj są od telegazety i tak dalej, radio, telewizja, czy jak na przykład macie jakieś tam radio, na przykład jak na MUX-ie czwartym, no i no możecie sobie przełączyć, ale to jest kodowane. Sub to jest wejście, sub to jest tłumaczenie i teletekst, oczywiście przesyłanie kanałów, tutaj tak, wol niżej, wol góra, czyli tak, podgłośnienie, ściszanie i kanały góra, dół, menu. Te nie wiem, bo jak klikałem, to nic się na dekoderze nie działo. EPG, TTX, telegazeta, info, czyli EPG. Zaczynam te wszystkie te informacje i siła, jakość. Last, nie mam pojęcia, i numeryczne. Tak wygląda cały pilot. Pilot jest oczywiście, no, tutaj mamy taką instrukcję, jeśli chodzi o jeśli chodzi o programowanie z telewizorem. Dwie baterie AA, które są dołączone, producent je dołącza do dekodera. Dekoder nie ma dołączonego kabla HDMI za to, ale mają dołączone te baterie. Więc sobie może jeszcze przełączmy, już podłączę sobie zaraz do telewizora i zobaczymy, jak on odbiera. Również, jakby ktoś się pytał, czy on odbiera wydarzenie 24 bez zacinek. Odbiera bez zacinek, owszem, czasami minimalnie pojawiają się takie minimalne. Takie czasami się minimalnie przytnie, ale moim wrażeniem to jest po prostu, że antena jest uszkodzona, a bardziej wzmacniacz w niej. To jest wtyk po prostu w antenie uszkodzony, nie tutaj, że coś uskoczone, tylko w antenie. Dobrze, no to co, idźmy sobie zaraz do telewizora, tutaj się widzimy przy telewizorze już, jak będę podpinał. Więc tutaj ustawiłem telefon już i teraz tak. Dekoder wpinamy na prosto. Tutaj mam akurat zasilacz antenowy i wpinam w gniazdo do dekodera. Ciężko wchodzi tutaj. Czekajcie. Dobra, kabel HDMI. Dobra. I kabel zasilający. To do tyłu. I to już musimy wziąć sobie z tyłu, ale to już tego nagrywa nie będę raczej. Więc tak, dekoder po podpięciu do zasilania, jak widzicie, pokazuje nam czerwoną lampkę. Znaczy po podpięciu on rusza, ale jeśli go włączycie, to pokazuje czerwoną lampkę. Wyświetla godzinę, ma zegar taki i pokazuje przełączone kanały. Czerwony przycisk, załączamy sobie dekoder. I jeśli mamy wgrany na przykład jakiś do telewizora, może kiedyś nagram o tym film, to klikacie sobie ten. Na dekoderze pojawi się logo boot. O, i dekoder jest załączony. I teraz tak, dekoder tak tutaj odbiera. Pokazuje wszystkie parametry, jakieś tam. Przede wszystkim, co ważne, nie mrozi przy przełączaniu.
No i tak, łączmy sobie te wydarzenia. Wszystko dobrze pokazuje. Antena jest, no troszeczkę może, no już zmęczona życiem. No plus ten wzmacniacz, że zmęczona życiem, tam jest urwane w ogóle to. I urwana tam gdzie ten rdzeń. To jest SWA9001. Wymienię może kiedyś na LNA 188 albo 177. No ale jak widzicie, odbiera to jakoś tą telewizję naziemną naszą. Dobra. Dokument. Na przykład tutaj. Te wszystkie kanały, one grają dobrze. No jak trzeba poczekać chwilę. No dobra. Tyle z dekoderem. Jeśli jeszcze zobaczymy sobie MUX 8, moja antena nie odbiera MUX 8 wcale. Zobaczymy, jak tutaj sobie wygląda z tym MUX 8, czy on odbierze. Na drugim dekoderze Signal T2 Mini nie było nic. Tutaj jest jakaś ta siła. Właśnie nie ma jakości, to nie ma. Jest brak odbioru, jest brak sygnału. Jeśli jest ta jakość, to wtedy jest jakiś tam odbiór, ale musi być stała ta jakość. Jeśli nie będzie stałej jakości, no to nie będzie wam odbierało. I tak to wygląda. Co jeszcze widzowie? Funkcje tutaj w nim nagrywania i odtwarzania, to chwila, moment. Nie wiem, jakoś tak. Tutaj akurat styl jest mój ustawiony. Wam jak przyjdzie ten dekoder, to będzie miał takie coś będzie miał. O, tak będzie wyglądał ten dekoder. No i idę teraz po pendrive i zobaczymy już, jak będzie pendrive teraz tutaj. I wepchnijcie sobie pendrive tutaj, a jak ja teraz. Bo USB jest z przodu i z tyłu. O, powinno się zaświecić zaraz. Co widzę, ja podepnę sobie z tyłu. Najlepiej chodzi z tyłu to USB. Ja bym powiedział, bo jest najlepiej w ogóle. O! I pokażę się tutaj. Widzicie? Jest ikonka, ona znikła. I teraz jak na przykład odłączycie sobie ten przycisk czerwony, o. To program zacznie wam się nagrywać. Tutaj czas trwania, to zostawiacie taki na przykład, czy godzinowy. Ja sobie nagram tam około 10 sekund. Ja wam potem puszczę to na komputerze. Na chwilę ten kawałek nagrywania. I co ważne, jeśli nagrywacie to kanały, możecie tylko z MUX-u tego odtwarzać. Jakoś to tak dziwnie jest, no i niestety jest, dobrze. Coś jeszcze ciekawego na temat dekodera. Cena jego łączna, jaką ja za niego zapłaciłem, w sklepie na Allegro. Jeśli jest ta aukcja, jeszcze to wam pokażę. 79 zł. Warto. Czy jest to dobry dekoder? Dobry. Jeśli chcecie coś takiego na przykład na działkę, czy tam do domu gdzieś, to jest bardzo dobry wybór. Jak na co taką cenę, jeśli nie oglądacie dużo telewizji, bo jeśli oglądacie dużo, no to też jest dobry dekoder. Musicie mieć też dobrą instalację antenową w miarę, tak jak na przykład ja tutaj mam. No moja tutaj jest przynajmniej przy 400 km ze wzmacniaczem i to odbiera bardzo dobrze tutaj. No i to widzowie chyba by było na tyle na dzisiaj. Ja już nie mam dla was nic do powiedzenia dzisiaj raczej. Więc to by było na tyle i na razie cześć. A, i widzowie, kurczę, ale żebym zrobił gapę. Teraz mi się przypomniało. Jeśli chodzi o nagrywanie, o to odtwarzanie potem takiego pliku, to wchodzicie sobie w ustawienia. Klikacie na to USB. Multimedia, pliki na przykład. Ja tutaj mam swoje. O, tu widzicie, macie pliki. O, to nie jest dzisiaj, to jest kiedyś jakieś nagranie. Super Polsat, o. O,
Oj, to jest nagranie z dzisiaj chyba. Tak, to jest teraz. Dobrze widzowie, ja tutaj nie będę... już chyba wszystko dzisiaj powiedziałem. Nie będę przedłużał. To by było na tyle, widzowie. I to chyba na razie. No i cześć. Sakoidy. Dobra końcówka. Wężoidy. Niech któryś do mnie podejdzie, to mu przyłożę kilofem. Nie rozumiesz. One wyskakują spod ziemi. Przyciągają je najdrobniejsze wibracje, nawet od kroków. Tak polują. To nie wibrujmy. Może tu nie przyjdą i dadzą nam spokój. Użyłbym piły mechanicznej. Obudźcie się. Spójrzcie. Zmierzają w naszym kierunku. Tu pogoniły Edgara, tu dorwały Freda. Załatwiły robotników, a tutaj był doktor. Mają w tej dolinie prawdziwą ucztę. Musimy stąd wiać. Pójdę po Mindy. Spokojnie, bawi się na ulicy. Już wiem. Graboidy. Daj spokój. Musimy je nazwać. Mówisz o ucieczce, ale dokąd? Ronda ma pewien... Gdybyście chcieli zobaczyć, jak wygląda pudełko, to pudełko tego tunera wygląda tak. Tutaj mamy HDMI, USB, H265, MPG4, AVC, Full HD, Dual Bit i Dolby Digital, coś takiego, MP4, Time Shift, DVB-T2, Cable Tech, Digital Tuner, DVB-T2, H265 Hz. Na odwrocie pudełka mamy napisane w jego wszystkie parametry, czyli GPU GX6702, pamięć wewnętrzna 32 MB, pamięć RAM 512 MB, korektor i tak dalej, zasilacze, wszystko. Tutaj mamy w polskim, w jakimś, nie wiem jak to tam, niemieckim i angielskim. Co my tu jeszcze? Jak otworzymy jego pudełko, to razem z dekoderem dostajemy, tylko wam zasłonię, bo żebyście winni nie widzieli tego dekodera. Dostajemy coś takiego. Tutaj mam napisany win dekodera, ale ja go zasłoniłem wam. Dla pewności, bo ja nie wiem co... URZ tutaj mamy i... Gwarancja, o! Lechpol, bo produkuje te dekodery firma Lechpol. Tak ona wygląda po otworzeniu sobie takiego czegoś. Mamy tutaj powody gwarancji dla tego wszystko. I to jest wszystko, co jest w tym dekoderze. Plus do dekodera dostajemy instrukcję, która ma nie wiem ile stron i jest w języku niemieckim, angielskim, na pewno polskim, więc dekoder będzie odbierał w różnych krajach, nie tylko w Polsce. W Czechach wiem, że te dekodery też powinno odbierać, bo mamy ten sam standard tam i samo kodowanie. Chociaż nie mam pewności, o tutaj się czymś przybiło do pudełka czy tak. No, tak tutaj wygląda. Mój dekoder był kupiony od firmy Rabel. Kosztował 79 zł, ale aukcji już nie mogę niestety go znaleźć. Znalazłem tylko podobną, to zaraz wam widzowie pokażę jeszcze. To był ten tuner. Cable Tech Tuner DVB-T2. H265 Hz, to była właśnie to zamówienie. W ciągu 25 września 2023 roku, czyli dokładnie prawie 2 miesiące temu. Razem ze sobą kosztował mi 89 zł, a sam tuner kosztował 89. Kliknę sobie w aukcję, no niestety aukcji już raczej nie da się znaleźć. No właśnie, aukcji raczej nie znajdę już. Spróbuję go znaleźć, tą aukcję, chociaż wątpię. Tak wyglądała aukcja raczej. Tak coś takiego. Zobacz ofertę. No oferty już nie mogę znaleźć, bo znalazłem tylko od Allegro, ale to była firma Rabel, bo pamiętam jeszcze. I dekoder dokładnie tak wyglądał, więc to by było na tyle, widzowie. Na razie i cześć.